Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Felsbrun. Dzisiaj czwartek. Jak coś, to pomyliłem kolejność dni, czy kolejność odcinków. Ale to jest nieważne teraz w tym momencie. Ważne, że jest odcinek. Bo ogólnie w dzisiejszym odcinku jest akcja powiększania pola. Dlatego chcę szybko skosić te pole numer 21, ten jęczmień. I tutaj powiększać je. Tam na 27 później pada, bo to jest niby nowe pole, ale wiecie. Tutaj jest nowsze. Się tutaj nic nie było, żadnego odcinka jeszcze z tego. A tam już 27 był poprzednio. Więc na spokojnie. Damy radę. No i kosimy sobie ten jęczmień. Nie wiem, ile jego da. To jest pierwszy sezon. Będzie powiększony i tutaj będzie chyba soja, bo to będzie ubór zboża, czyli 1,14, a naokoło będzie ubór. Naokoło. No i dobra, i elegancko idzie, powiem wam. Ogólnie dzisiaj jest czwartek. Miał być odcinek z... Odcinek miał być z... tego, z Jeleniogradu. Ale nie wiem, dlaczego tak sobie dzisiaj jak siedziałem, czemu sobie obzdrałem to, że ja mam Facebooka nagrać na jutro. Dlaczego? Nie wiem. Tutaj pole z rzepakiem jest skoszone, bo nie grałem od ostatniego odcinka. Dosłownie. Miałem wejść prędzej i przygotować sobie tylko save'a na wieczór, ale zapomniałem. Czy nie zapomniałem, tylko to było tak, że zagrałem w Rocketa turniej o 16. Oczywiście go przegrałem. Zagrałem to Rocketa o 16 i o 16:25 odpaliłem sobie Eurotracka. Grałem niego 3 godziny, a później w sumie grałem 3 godziny, a mogłem 2 grać. Wtedy bym to była 18:30, to wtedy pół godziny miał na ogarnięcie save'a jeszcze. No ale tak wyszło, że no, że stwierdziłem sobie, że zagram sobie jeszcze tę godzinkę Eurotracka i zagrałem sobie 3 godziny i tak to wyszło. Teraz jak to wychodzi? Dzisiaj powinien być odcinek z tego odcinka, nie powinno być dzisiaj w ogóle. Ale dobra, już niech będzie. I teraz już fizycznie, jakbym miał iść na 22, to już bym się nie wyrobił. W sensie nagrać go mogę, ale już bym się nie wyrobił go wrzucić, nie? Bo zanim ten mi się wrzuci, to będzie 22. A w 22 mam ogarnięty safe? Mam chyba ogarnięty. A to już będzie 21, 10 praktycznie w końcu ten odcinek. 46, no to będzie 21, 10, więc... Kurde, zapomniałem tego wyłączyć. Facebooka i będzie pikał sobie tam. Ale ciut, niech będzie. Ja sobie na telefonie to odczytuję wszystko, więc... Więc to, że on sobie tam pyka, to mnie to nie interesuje. Oczywiście kombajn będzie puszczony na rzepak, tak? On sobie będzie sam kosił. Sam ją chyba nawet cosplaya, żeby nie było. On sobie będzie tutaj kosił ten rzepak, bo patrzcie, że ja tylko tą przecinkę praktycznie z odcinka zrobiłem. I to takie wcięcie zrobiłem, no bo pod miniaturkę, ale to nieważne. Cosplayem ustawię, żeby on sobie ładnie to objechał naokoło. Tutaj mu dwa przecinki wyciąłem, ale no, niech on sobie przejedzie po prostu jeszcze raz. No. Tu ma cały odcinek po prostu na to, żeby skosić. A jak mu się uda, to się nie uda, no nie. Ale wtedy będę miał bardzo mało do skoszenia po tym odcinku. Dobra, idę to wysypać. Mogłem jeszcze się wciąć kawałek i potem ciągnikiem podjechać, ale po co mam ciągnikiem podjeżdżać, jak mogę kombajnem podjechać? To jest jedno i to samo. To drzewko trzeba wyciąć. Tutaj to drzewko też trzeba wyciąć.
Będzie jedno mniej, ale za chwilę przyczaja. I dobra, i te drzewka niech na razie będą, bo te dwa na pewno tutaj będą wykasowane później, jak będzie pole numer 22 kupione. 22 myślę, że w kolejnym sezonie będzie kupione. A nie, w kolejnym sezonie miał być kombajn, a to też jest pół miliona kombajn. Kurde, to jest pół miliona kombajn. Nie wiem, czemu ja mam taki telefon? Co ja mam z tym telefonem? O kurde. Coś mam z telefonem, bo po prostu mam Wi-Fi włączone w telefonie, ale pisze, że niby oczekiwanie na się. No nie wiem. Mogę na przykład zadzwonić? Aha, pisze, że niby brak połączenia z internetem, ale. Niby internetu nie mam, ale normalnie wiadomości mogę sobie wysyłać. To nie wiem. Trzeba ten telefon jak najszybciej zmienić, bo on już tutaj jest 4 lata? 4 lata, tak. Może go już 4 lata, już powoli trzeba będzie go zmieniać. Ale jeszcze musi wytrzymać. Dobra, cniemy tu jeszcze te dwa przejazdy. Który. Ja, to będzie jeszcze dwa przejazdy. Nie będzie, tylko będą, o może tak. Jeszcze dwa przejazdy będą. Więc elegancko tego. Robotka idzie. No takie żniwa lubię, takie 10-minutowe. No to fajnie, 10 minut robotka idzie raz, dwa, czy raz, dwa. Szybko zrobione. To mi się podobało. No mówiłem, że dwa przejazdy. To już było gabaryto. Gabaryto. To szerokościowo już było widać. Jutro, a jutro czwartek jest, no właśnie. Czemu? Ej, nie, no. Ja jestem jakiś dzisiaj pijany, bo czemu przez chwilę pomyślałem, nie wiem, przez chwilę sobie pomyślałem, że jutro jest piątek, bez kitu. A dzisiaj jest środa, jak ja to nagrywam, myślałem, że jutro jest piątek. A jutro jest czwartek. W sensie, jakby ten film idzie, to jutro jest piątek, to tak, ale. Ale wchodzi w ten dzień, co ja nagram, to jest jutro jest czwartek. Czemu przez chwilę mi przyszła myśl, że jutro jest piątek? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, dziwna rzecz. Ale dzisiaj nagram ten odcinek, żeby był na piątek już. A na sobotę będzie chyba. Nie, no właśnie to nie, bo właśnie to są za często. Teraz chyba Czech Walery wypada. Więc sobie jutro w czwartek to nagram. Też nie wiem, czy 22 sobie jutro lepiej nie nagrać. Chyba zrobię tak, że nagram sobie odcinek z 22 i czekam. O. Wtedy cały piątek będę zrenderował i wrzucę. Tylko, że to będzie 7 godzin wrzucać, no to najlepiej było to w czwartek nagrać, tak? A cały piątek wyrenderować. Chociaż nie. Najlepiej to było w czwartek nagrać i wyrenderować. O, i żeby w piątek się przyjść i tylko wrzucać, tak? Zadania w piątek przyjdzie, to będzie 16. Będę miał 4-6 godzin. Potem muszę wrzucić. Dobra, i elegancko tutaj. Ja mogę chyba nawet z tego pola sobie wygenerować kurs. Nie, to tam dużo numer.
Dwa narożniki. Kółko? Nie, obrót. A dobra, czyli jak jest 17, to łapie, no dobra. Tylko jak tam przejechać? Chyba asfaltem przejadę, jo, asfaltem przejadę. Dobra, już wiem jak przejechać, asfaltem. Asfaltem będzie najszybciej i najwygodniej. Chciałem przez gospodarkę przeskoczyć, ale tam zbyt nie ma jak. To jest taka skarpa, że... nie ma zbytnie jak przeskoczyć. Tutaj ten narożnik trzeba mu wykoszę, bo on już tutaj nie miał problemów. Stawiłem mu na 13,5 metra, żeby on miał te 20 cm zakładu. No ja lubię mieć jako, ja lubię jak on ma zakład. Ewentualnie po odcinku będę poprawiał, ale myślę, że tu za dużo nie będę miał do poprawiania rzeczy. Więc on powinien do rogu dojechać i cofnąć. Więc dobra, to kolegi nie stresuje. Dobra, ja on będzie sobie tutaj ogarniał. To szybko do ten 5 minut zjebać, który ma 38 ton. Dobra, zaraz siadam fenda szybko raz i tutaj jadę siać. Powiększyć pole. Tą górkę trzeba będzie tu trochę zniwelować, bo ona trochę chyba jest za ostra. Dobra, się na pewno. Dobra, tu się wysypuje ten... Aha, bo takie wcięcie sobie musi być. Ten sobie działa. Tam się wysypuje. Dobra, on już ogarnął, on już jedzie. W sensie on takie wycinkę sobie zrobił, malutką. No wiecie, jak się po prostu na rogu pola wasze wycinki robi. To on tak samo sobie musiał zrobić. Tu się Y klikało. Bo wczoraj grałem 13 i tam się klikało. O, żeby zmieniać nasiona i ogólnie inne rzeczy. Lecimy na GPS-ku, żeby linia była ładna, prosta. Muszę oddalić kamerę, czy on kosi. Dobra, kosi. Znaczy ja wiedziałem, że on kosi, tylko chciałem się upewnić, czy na pewno jedzie. Wiedziałem, że on sobie ogarnie tę trasę. Więc pole się ładnie powiększy tutaj. Oczywiście próbki glebowe sobie zrobię po odcinku. Oczywiście pół okrągu robimy. Bo wiadomo, pod cosplaya już na przyszłość było. To drzewko chyba też wytnę. Takie trochę podejrzane. Znaczy nie podejrzane, tylko tak... strasznie blisko stoi granicy to. Dotąd chyba jest granica. Więcej szaleć się będę. Jo, równo z granicą jadę. W sensie jestem lekko od granicy przesunięty, ale ten... można powiedzieć pług. To nie jest pług, ale no wiecie. Idzie równo z granicą, więc elegancko. W ogóle fajnie, że ten fend jest. W ogóle zauważyłem, że mam fender robię. Kiedy na początku, jak był fend ikony, no to wiadomo, że więcej się robiło. A teraz to więcej John Deere'em robię. Bo jest... I przez jakiś czas też fender nie było tam chyba przez... 3? Albo 4 odcinki nie było fenda. No bo usunąłem go z modu przez przypadek. Zapomniałem w ogóle o nim. Znaczy... o nim zapomniałem, że to... że mam go... znaczy wiedziałem, że mam fendę na tej serii, ale nie wiedziałem, że to jest ten akurat. Z modów. Nie wiedziałem, że to jest akurat ten konkretny. Bo miałem tyle modów, że po prostu tych modów, których nie używałem, to pousuwałem. I akurat wyszło, że fendę usunąłem.
No, trudno. Ale ile to tam pobrać go z Motkawa, to tam było dosłownie 5 sekund. No ale wiadomo, zawsze 5 sekund straszne. Jakby nie było. O kurczę, telefon spadł. Tutaj ten narożnik sobie się przełożę, o tak, o, żeby było tutaj elegancko i żeby to na raz zagarnąć. Bo to tak... Tak ładnie płynnie przejść, nie? W sensie dojechać do końca i tak ładnie płynnie tu wskoczyć. Tak półokrągło ładnie. Tutaj tą granicę lewą zostawię na razie. Oczywiście pola nie może, no bo po co? Bo silniki mają kulter. To nie trzeba. To raz, a dwa, że... No tak będę wapnął to. Tylko za bardzo do lewej dałem. A dobra, sobie ten... Jak to się nazywa? Żyd może zostać. Z tego względu, że i tak będę jechał tamtą miedzą. O, ale ty już nie możesz zostać. To go zagarnę po prostu, tak. Jest ta pierwsza, no to mamy jeszcze tak około 12 minut. Żeby tak o 21, maksymalnie 15 skończyć. To będzie jak to 40 minut. Dobra, GPS jak akurat włączony. No przelecimy sobie ten ostatni przejazd. Nikt nie wiedział, że to na 3 razy wyjdzie. Ale no, elegancko. Kosi, dobra, kosi. Sobie ten narożnik wycina. Dobra. On tam pisał, że 40 minut ma jazdy. Więc on tego na pewno mi nie skończy. Ja sobie to płocinko ogarnę sam, wiadomo. Ale żeby on na odcinku tutaj chociaż w kółko to obciął. Już będę miał lepiej, bo już będę miał rzeczy, bo poprzeczniaki już będą obcięte, to już będzie wtedy szło paskami. Myślę, że to rzepak to aż tak nie sypie. Więc w miarę szybko się z tym mówimy. Ale powiem, że mega tego pola dojdzie. Tak chyba będę musiał to poprawić. Wręcz znaczy na pewno, ale to już po odcinku będę się tym bawił. Będę musiał jeszcze raz na teren zaorać, ale no teraz już na odcinku nie mam czasu na to, żeby się w to bardzo mocno bawić. Więc lecę po prostu szybko, bo mam jeszcze jeden odcinek do nagrania dzisiaj. Od razu sobie nagram tego na piątek, tak jak mówiłem, czyli z Elegradu. Będzie luks. Dobra, GPS-a w sumie mogę obrócić sobie szybko. GPS jest już obrócony, więc... Dało się to szybciej zrobić, bo mówiłem kontrolu. Ale dwóch kontrolu kliknąć i by było 3 razy szybciej niż zanim to obracać, ale... No wiecie, no jechałem, to mi się nudziło, to co? Norris, że jakiś tam rzutki porobił, ale to... To się tam najprawdopodobniej przeleci. To się tam przeleci najprawdopodobniej kombajną albo talerzówką. Albo wcale. Pewnie wcale, bo zapomnę o tym, ale... Przecież nie wiem, bo w kolejnym odcinku będziemy raczej tutaj wapnować te pola. To... I tamto pod górą będę cały wapnował. I chyba talerzowanie po rzepaku zrobię, więc akurat talerzówką zagarnę ten narożnik, więc bez problemu. Tam ma 76%, więc jeszcze spokojnie czas. To nie przyniesie, że muszę cały czas w silniku siedzieć i podjeżdżać za kombajnem. Tego ja lubię rzepak siać. Że faktora mi nie pasuje nigdzie. Niestety. Się cieszę, że mam serię Felsbrun z
tego względu, że na innych seriach to praktycznie wychodzi tak, że są siebie. Jak to widać na moim kanale. Są siewy na każdej serii praktycznie, a na Facebooku jest po żniwach. I tu wiadomo, że teraz uprawa, nie? Bo w kolejnym odcinku będzie na pewno wapno. Może szybciej odcinek będzie niż 2 tygodnie, nie wiem. Może szybciej się uda wrzucić kolejny odcinek niż za dwa tygodnie. To w kolejnym odcinku tutaj na Facebooku na pewno będzie wapno. I chyba talerzowanie po rzepaku. Więc to będą takie dwie robotki. Kombajnik jest tu. Dobra, tak na razie, bo nie chcę tego aż zbyt narożnika robić. Takiego ostrego, żeby pracownik dał sobie radę. Znaczy pracownik, no głównie pod cosplaya to robię. Takie półokrągłe te narożniki. By on tam się już nie męczył tak zbytnio. Ta zieleń trawy musi zostać. No, zawsze to tam lepiej dla oka wygląda. No już nie chodzi o cosplaya, o tą trawę, tylko żeby to ładnie dla oka wyglądało. Żeby też po sama droga nie było zaorane, bo to nie ma sensu. To jest taki biznes nieopłacalny fest. Teraz właśnie jak to pod górą zrobić. Tutaj na pewno tak miało być. A o! Przypomniało mi się w tym narożniku, że miałem ten teren wygładzić, ale jednak chyba nie wygładziłem go dalej. Więc na razie niech tak zostanie. Tutaj tylko tak na pół tego. Dobra, wiem, że zmusili się rozładowany, ale za chwilę. Chciałem się pociągnąć tak. I tak gdzieś dotąd. Dobra, 8R. I jedziemy. No, John Deere ma 9.6, czyli Fendt jest tylko godzinę do przodu. Ale teraz jak będą siebie, to... W sumie, że będzie w zasadzie, że równa. No tutaj źle jakiego zostawił. Tutaj akurat było skrzynkę, tam nie ważne. Teraz pytanie, czy ty się wysypiesz, czy ty ruszysz? O ty. Muszę jeszcze raz jechać, bo nie zatrybił ten trigger na otwieranie rury. A, czyli ty się nie wysypiesz. No dobra, jak chcesz. Muszę ci chyba leciutko pomóc. Teraz nie będę widział, ile tam mam zbiorników, tak? No dobra. Trochę wyżej, bo to taka skarpa wyszła ciutka. Bo nie dało się tego bardziej splaszczyć. No może to i dobrze. Jakieś drzewka będę musiał posadzić. Przez te dwa. I taki zjazd zrobimy, o taki. Nie by dało się tutaj tym z głupim kombajnem się rozłożyć. Tak nie rozkłada się praktycznie, bo header mam cały czas. Ja tylko się rozkładam praktycznie po to, żeby ustawić kombajn, nie? Między sezonami stoi tutaj za garażem. Jest tylko wtedy na wózku składany i stoi. A tak to praktycznie na gardzieli mam. Header cały. Całe żniwa sobie jeżdżę na nim. Mam on tak pola złączone, że wszystkie pola oblecę sobie.
tutaj postawię go za drogą, żeby go nie ten nie prowokować. Dobra, i 7 minut to będzie akurat dużo roboty jeszcze zrobione na tym odcinku. Myślę, że uda się chyba całe powiększyć, albo prawie całe. Po tym samym jedzie, to wiadomo. To zanim on tu dojedzie, to też trochę dojdzie. Więc tak praktycznie to ten pracownik cosplay to na odcinku to co odskoczy. To praktycznie tylko dwa razy naokoło objedzie. Bo w środku za dużo to on tam nie zdziała. Tutaj nie wiem po co to robię ten przejazd, ale jak już jadę. Tak przy okazji. Do statystyk. Kurde, no wiedziałem, że nie dam rady, bo za bardzo byłem do... Za bardzo do prawej byłem. Ale trzeba było próbować, tak. Dobra, elegancko. Robotka idzie. Dobra, on tam sobie ogarnie dalej. Myślałem nad dwiema opcjami. Myślałem nad cosplayem. Znaczy w sumie nawet nie myślałem, bo na początku był plan, żeby puścić kombajn na pracowniku sobie, na tym długim. I tak by klina zostawił się na tym długim, niech sobie pracownik lata. A ja po odcinku bym ogarnął sobie ten klin. No, ale tak w czasie odcinka przyszedłem mi na myśl. No przecież mam cosplaya. To czemu by go nie... Może wykorzystać to będzie złe słowo, ale nie użyć OMO, żeby bardziej lepsze będzie. Nie, jak to się mówi, mniej erotyczne. Dobra, elegancko. Nie wiem, kurczę, na które są te przejazdy, a pewnie ty krótki ty temat. Tak mi się wydaje, że on ma od krótki zrobione. Nie sprawdzałem. Może od długich? Nie wiem w sumie nawet. Nie powiem wam, bo zapomniałem. W sensie nie przyglądałem się jakby zbytnio, jak generowałem ten kurs. Popatrzyłem, że linie są w odpowiednią stronę i to wszystko było. Nie przyglądałem się zbytnio. Tylko wiedziałem, żeby ten narożnik tutaj ściąć. Bo wiedziałem, że to jest punkt startowy i to mi było potrzebne do wiadomości. Reszta mnie nie interesowała. No i jak widać... Robota idzie. No akurat co będzie to zrobione. Będzie akurat do 15 po tak jak chciałem. Więc... Nic tylko pogratulować, jak się mówi. Dobra, i tu trzeba cofnąć. No, w sumie mogłem na opuszczonym cofnąć. Gdybym cofnął na opuszczonym, to by od razu miał dwa rany, ale... A już ma 10 ton. Więc ten zbiornik nie uda mu się dokończyć na odcinku. Zostało mi cały taki kawałeczek. Ale powiem wam, że fajnie, bo dwa nowe pola są zrobione. Czy nowe? No. Jedno nowe jest powiększone, o może tak. No jedno nowe jest powiększone, a to stare... Znaczy stare, no, na 27 jest też powiększone i dołączone do pola numer 26. Będę chyba na wstecznym sobie jeździł już. No bo tu się nie opłaca nawracać.
No, tak sobie myślałem, że odpuszczenia nie ma. Bo skoro tu był punkt startowy, to zazwyczaj od punktu startowego jest tutaj wydawany kurs. W sensie paski. Zazwyczaj od punktu startowego się zaczynają. Czy może nie zazwyczaj, ale najczęściej. W sumie jakby od początku odcinka kosił. A w sumie jakby od początku odcinka kosił, no to wtedy bym tego pola mojego nie skosił, więc to też tak. O kurde, pup się obalił. Więc to też tak średnio, bo tutaj jest fajne nowe pole. A sobie zobaczcie z ciekawości, ile zaorałem w tym odcinku. O ile powiększyłem. 2,80 prawie. Więc elegancko. Nie wiem, tego nie wziął? Czy jak to by... No dobra, on sobie... W sumie najdobrze od tego krótkiego ma zaczęte. Zrobione to. Ale tu Żyda trzepnął. To jest uschnięte, to mu wybaczam. Ale to? Tu Żyda trzepnął, tu Żyda trzepnął. To jest uschnięte. Nie, tu Żyda trzepnął. Tu też Żyda trzepnął. To jest uschnięte. Więc i tutaj się zaczę, ale sobie to poprawię, na spokojnie. Tu dużo do poprawiania nie mam, bo tutaj akurat tego poprzeczniaka sam wycinałem. Tego jestem świadomy, tego też. To jest Żyd? Nie, to jest. No bo ten rzepak, kurczę, ta, która jest z tego. Taka w sumie jak dojrzałego. To jest chyba 3. W górę to nie ma różnicy, ale tak jak patrzysz w boku, to jest niższy troszeczkę. Więc dobra, kończę ten odcinek, bo już zaczynam przedłużać niepotrzebnie. A sobie to będzie działało. Ile mu to zostało minut? Tak z ciekawości jeszcze? Do końca kursu? 25. Dobra, w sumie to nie będę szedł sobie już na ten... Już nie będę szedł tego odcinka nagrywać dzisiaj. Choć mógłbym, to wtedy jutro bym miał mniej roboty, ale to już jest 21. Mógłbym sobie, ale wolę sobie tego save'a tutaj z Felsbruna ogarnąć, to akurat bym sobie te próbki klubowe od razu zbadał na tych dwóch polach. Więc dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć.